about the shadows. I hated knowing there was something there I couldn't see. All the monsters out my window. Yeah, they were waiting for me. They were waiting for me. But now my fears have started changing. Shit! Tommy! Siema, elo! Hej, cześć! Matematyka! A to właściwie to jest ta matematyka. Matematyka jest to nauka o liczbach oraz stosunkach przestrzennych między punktami, czyli geometria, oparta na aksjomatach i wyprowadzona z nich twierdzeń. To może przejdźmy już do sedna naszej dzisiejszej rozmowy. No dobrze, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? No o pojęciach przecież. Jakich? Matematycznych. A, no to tak! No to na sam początek przypomnimy sobie kolejność wykonywania działań. Zawsze miałam z tym problem i nie umiałam zapamiętać tej kolejności. A ja pamiętam tylko tyle, że wykonujemy najpierw działanie w zamiarach. Tak, dobrze. Później potęgujemy. Ej, nie zapomnijcie o mnożeniu i dzieleniu. Wykonujemy oczywiście po potęgowaniu. A na samym końcu odejmujemy i dodajemy. No, to chyba wszystko, jeśli chodzi o kolejność wykonywania działań. Łatwe! Łatwe! Teraz będzie mi to łatwiej zapamiętać. Kiedy rozwiązałeś też problem Kasi, to czemu nie rozwiążemy mojego? Rozwiążemy! To w czym możemy ci pomóc? Teraz na lekcjach przerabiałeś i to Eratoczenesa. Czy to o to chodzi? Tak, właśnie o to. Pomożecie? Pomożemy! Spoko! Na sam początek musimy namalować sito, które jest w zakresie do stu, pamiętając, że nie wpisujemy jedynki. Odnajdujemy dwie liczby i wyślamy wszystkie jej wielokrotności. Będzie to co druga liczba. Żeby nam się tu nie mieszało, skreślamy te liczby kolorem czerwonym lub jakimś innym. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętajcie, nie skreślamy dwójki. Gotowe? Tak! Teraz bierzemy inny kolor, i skreślamy wszystkie wielokrotności liczby 3. A czy trójkę też mamy skreślić? Nie, trójkę zostawiamy. Teraz czeka nas żmudna robota. Będziemy kolejno skreślać dane liczby. Bierzemy fioletowy i szukamy w sieci kolejne liczby pierwsze. Po trójce jest czwórka. Ale czwórka już przecież jest skreślona. Tak, dlatego bierzemy piątkę, ponieważ ona nie została już wcześniej skreślona. I skreślamy jej wielokrotności, tak? Tak! Ja jestem już gotowa, co teraz? To tyle, gotowe. Mogłybyśmy wykreślić dalej. Liczby, które zostały, to liczby pierwsze. Będzie się to łatwe. Cieszę się, że pomogłeś. Tylko ja mam wrażenie, że za dużo tej matematyki jak na jeden dzień. Tak, zgadzamy się z tobą.